Trzej królowie. Mało która historia z Nowego Testamentu zaintrygowała tyle umysłów, wrzuciła wyzwanie tylu myślicielom i zainspirowała tylu artystów, malarzy, jak podróż mędrców ze wschodu. Z drugiej strony, mało które z wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie ma tak wiele różnych wersji i urosło do rangi legendy, co opowieść o tych przybyłych z daleka bezimiennych mężczyznach. Nowy Testament nie nazywa mędrców królami. Nie podaje również ich liczby. Te i wiele innych szczegółów dodano w legendach, które powstały głównie po III wieku naszej ery. Przyjęte w kościelnojaństwie zachodnim imiona Kacper, Melchior i Baltazar po raz pierwszy pojawiają się w podaniu z VI wieku. W legendach syryjskich występują imiona Lawandad, Harmisdad oraz Gusnasaf. Z kolei u Ormian nazywają się Kagba i Badadilma. Zaś u Etiopczyków Tanisuram, Mika, Sisisba, Avnison, Libtar i Kaset. W zależności od kraju i legend ich liczba waha się od 2 do 12. Chrześcijański pisarz i kaznodzieja Tertulian, działający w latach około 150 do 220 naszej ery, pisał, że owi mężowie ze wschodu wyglądali jak królowie. Przygotowało to grunt do tego, żeby nazywać ich królami, co ostatecznie nastąpiło w pismach Cezarego z Arles czy Izydora z Sewilli. W kościele katolickim czci się trzech króli jako świętych. Kolejnym krokiem było poświęcenie im dnia w kalendarzu liturgicznym obchodzonej 6 stycznia Epifanii. W Polsce 6 stycznia nazywane jest Świętem Trzech Króli lub Dniem Trzech Króli. W dużej mierze owi królowie przyjęli się również w sztuce, co podsyciło lub utrwaliło ten motyw w legendach. Często przedstawiani są jako młodzieniec, dojrzały mężczyzna i starzec. Według greckich źródeł Beda Venerabilis lub jego potomek napisał około 730 roku naszej ery, że Melchior był białobrodym starcem, Baltazar mężczyzną w średnim wieku i z ciemną brodą, Kacper natomiast młodzieńcem bez zarostu. W średniowiecznych misteriach odgrywanych z okazji Święta Trzech Króli legenda o nich nabierała coraz to nowych kształtów. Między innymi przypisywano im trzy różne miejsca pochodzenia. Melchior został królem Arabii. Baltazar Saby, a Kacper królestwa chaldejskiego. W misteriach francuskich z XI wieku królów przyporządkowano znanym wówczas częściom świata – Europie, Azji i Afryce. Czy nie dzieje się tak zawsze, gdy ludzie religijni coś sobie wymyślą? Brakowałoby jedynie relikwii królów,
Od XII wieku przekazywano legendę, według której Helena, matka cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego, żyjącego w latach około 27 przed naszą erą, 270 roku naszej ery do 337 naszej ery. Będąc na pielgrzymce w Ziemi Świętej około 326 roku, znalazła ich szczątki i rzekomo przywiozła je ze sobą. Według innej legendy biskup Mediolanu Eustorgiusz zmarły w 350 roku. Otrzymał te szczątki kilka lat później w darze od cesarza. Następnie w 1158 roku podczas pierwszego oblężenia Mediolanu zostały zabezpieczone przez cesarza Fryderyka Barbarosę. Po zdobyciu Mediolanu w 1162 roku Barbarossa podarował szczątki kanclerzowi cesarskiemu i arcybiskupowi Kolonii Reinaldowi z Dassel. 23 lipca 1164 roku relikwie trafiły w końcu do Kolonii, gdzie do dzisiaj są czczone w kolońskiej katedrze. W latach 1190-1227 złotnik Mikołaj z Werdum wykonał dla nich drogocenny relikwiarz. Uchodzi on za największy i najwspanialszy relikwiarz, jaki zachował się z czasów średniowiecza. Autentyczność relikwii jest wątpliwa z powodu, w zasadzie z wielu powodów, najbardziej jednak z tego względu, że jest w sprzeczności z opisem biblijnym. Dlaczego szczątki miałyby być pogrzebane w Ziemi Świętej, skoro w Ewangelii Mateusza 2,12 wyraźnie napisano, że mędrcy ze wschodu powrócili do swojej ziemi, z której przybyli? Także identyfikacja gwiazdy betlejemskiej przybierała na przestrzeni wieków wszelkie możliwe ciała niebieskie i konstelacje. Na fresku włoskiego malarza Giotto di Bondone, żyjącego, działającego w latach 1266-1337, Pokłon Trzech Króli, w kablicy Skrovegnitz w Padwie, w roli gwiazdy betlejemskiej po raz pierwszy pojawiła się kometa. Na artystę z pewnością wpłynął fakt, że kilka lat przed rozpoczęciem pracy nad obrazem, czyli w 1301 roku, widoczna była kometa Haleja. Kilkakrotnie brano pod uwagę także supernową. Supernowa to termin określający kilka rodzajów kosmicznych eksplozji powodujących powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po kilku tygodniach lub miesiącach staje się niemal niewidoczny. Matematyk i astronom Jan Kepler, żyjący w latach 1571-1630, wypuścił w świat teorię, iż chodziło o koniunkcję Jowisza i Saturna. To właśnie to wyjaśnienie co roku pojawia się w czasopismach chrześcijańskich przy okazji Bożego Narodzenia. Wskazywano również na układy innych planet, czego próbowano dowieść, gorliwie szukając argumentów. Wszystko to sprawiło, że coraz bardziej oddalamy się od tekstu biblijnego, w związku z czym trudno już rozpoznać prawdziwą historię, nie zaglądając do Biblii. Jeśli potraktujemy to jako wyzwanie i postanowimy zgłębić tę bardzo ważną
i do tego liczącą ponad 2000 lat historię, to możemy zastosować zasadę pochodzącą od apostoła Pawła, który uczył: wierzę we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Dzieje apostolskie 24:14. Oznacza to, że cała Biblia przedstawia prawdę i można polegać na zawartych w niej informacjach przyrodniczych i historycznych. Jeśli potraktujemy poważnie każdy szczegół relacji przedstawionej w Ewangelii Mateusza, drugi rozdział od 1 do 12 wersetu, jeśli uwierzymy, że każdy werset został napisany tak, jak chciał tego Bóg i że On sam podpisał się pod nim, wówczas ujrzymy całkiem inny obraz niż ten, który rozpowszechnił się w świeckich, a także chrześcijańskich publikacjach. Legenda o tak zwanych trzech królach rozpada się. Najczęściej spotykana interpretacja gwiazdy betlejemskiej jako układu planet Jowisza i Saturna nie jest zgodna ani z astronomią, ani z Biblią. Gwiazdę betlejemską powszechnie przedstawia się jako kometę. Także ten wariant okazuje się błędny. Uwzględniając wszystkie doniesienia zawarte w Biblii, możemy wysnuć następujące wnioski. Po pierwsze, magowie nie byli ani astrologami, ani poganami z Babilonu, lecz pobożnymi Żydami na dworze królewskim. Po drugie, zachowanie gwiazdy betlejemskiej w opisie, opisane w Ewangelii Mateusza 2 od 1 do 12, wyklucza jakiekolwiek astronomiczne ciało niebieskie. Poszukiwanie jej na współczesnym nieboskłonie przy pomocy wiedzy astronomicznej przypomina poszukiwanie czarnego kota w ciemnym pokoju, w którym tego kota w ogóle nie ma. Gwiazda betlejemska istniała tylko w czasie podróży mędrców i zasadniczo z tego powodu odnalezienie jej nie jest możliwe. Po trzecie, pozostaje jeszcze jedna, ostatnia możliwość interpretacji. Był to znak świetlny. Gwiazda stworzony przez Boga w jedynym, konkretnym celu. Podobnie jak Arka Noego służyła kiedyś tylko jednemu celowi. I znowu, krótki postój u Heroda nie był pomyłką, lecz strategią zaplanowaną przez Boga. Poprzez wizytę mędrców na dworze królewskim Bóg dał całemu Izraelowi możliwość, by wszyscy dowiedzieli się o narodzeniu jego syna. Tak, wszystko to jest istotne. Pokazuje, w jaki sposób człowiek cielesny, nie mający życia z Boga, tworzy swoją religię w okresie od narodzenia Pana Jezusa. Wymyślono i wprowadzono do chrześcijaństwa wiele tego rodzaju nieprawdziwych historii, świąt, obrzędów. Ustanowiono tak zwanych świętych, co w żaden sposób nie znajduje uzasadnienia w Słowie Bożym. Więc warto się zastanowić i proszę Cię, żebyś Ty się zastanowił nad tym bardzo poważnie. Sięgnij po Biblię, a znajdziesz w niej to, co Bóg chciał przekazać nam, ludziom. Zastanówmy się nad tym bardzo poważnie. Sięgnijmy po Biblię, a znajdziemy w niej to, co Bóg chciał przekazać nam, ludziom. Przede wszystkim dowiemy się, w jaki sposób możemy dostąpić zbawienia, które Bóg, On oferuje w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus modlił się do swojego Ojca: poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset.